Cześć koroniarze, dzisiaj jesteśmy w schronisku i startujemy z akcją Zostań Przekotem, gdzie zbieramy rzeczy potrzebne dla kotków. Zachęcamy Was do wsparcia. Dzisiaj przedstawiam Wam kotka Fuji. Fuji jest kotkiem około 2-miesięcznym, jest razem ze swoim rodzeństwem, jest ich razem trójeczka i zachęcamy do adopcji. Jest kotkiem kuwetkowym, jest kotkiem, który jest bardzo kontaktem do człowieka i jak widać jest cudownym kotkiem. To jest malutki Antoni, widzimy, bardzo słodki, bardzo mały. Także myślę, że na pewno szczęśliwyłby się, gdyby ktoś z Was znalazł mu dom. Widzicie, pierwszy raz na rękach u mnie, od razu widać, że jest spokojny, luzowany, także widać, że bardzo kontaktowy kotek. Słuchajcie, tutaj mamy Mirunę. Miruna to jest trikolorka, to kotka. Jak widać bardzo mała, ale jak widać również bardzo spokojna i lubi człowieka. Kontakt z człowiekiem, lubi się przytulać, więc mega polecamy. Jest to kotka, która trafiła do nas z Górników Zasiecowskich w Kielcach. Trafiła do nas z dwoma swoimi kociątkami i w tym momencie już kociątka znalazły dom, a kociczka dalej szuka swojego ukochanego domu. Jest kociczką, która na początku jest taka nieufna, kogoś jeszcze nie pozna, ale kocha człowieka i jest bardzo przylepą. Baryłka z tego powodu, że do nas trafiła, była kotkiem bardzo otyłym. Jej historia jest dość smutna, bo została wyrzucona przez swojego właściciela z domu i trafiła do nas po wyrzuceniu. I to akurat w tym okresie wakacyjnym, gdzie takich porzuceń jest bardzo dużo. I poszukujemy w tym momencie kochającego domu, gdzie już nie będzie musiała się martwić o to, że ktoś ją skrzywdzi czy wyrzuci. Każdy kot dorosły z naszego schroniska wychodzi już jako kotek wysterylizowany, a jak chodzi o kotki młode, takie jak kocięta, zostają wysterylizowane w odpowiednim wieku i taka osoba, która adoptuje takiego zwierzaka, ma obowiązek zgłosić się w odpowiednim wieku na taką kastrację w naszym schronisku. Zabieg jest darmowy. Że jest to kotka bezimienna, mimo tego, że została wzięta z ulicy, jak widać bardzo lubi ludzi, lubi kontakt i na pewno odnalazłaby się w jakimś domku. Słuchajcie, podatek był już bohaterem jednego z naszych reportaży tutaj w schronisku, więc mamy nadzieję, że jednak komuś skradnie serce. Ten pociak ma już swoje lata, ale jak widzicie, jest naprawdę bardzo łasy na pieszczoty. Może ktoś da mu dom, może ktoś będzie chciał go adoptować, żeby pomóc mu też znaleźć swoje ukochane miejsce na ziemi. Podatek ma takie imię z tego powodu, że wrócił do nas kolejny raz, bo pierwszy raz u nas w schronisku był kotkiem wolno żyjącym, który trafił na kastrację, a drugi raz trafił jako kotek schorowany i tak już z nami został. Urek jest kotkiem, który trafił do nas z ulicy Ściegiennego i on jest kotkiem, który trafił z problemem z oczkiem. Ma tam zmianę rozrostową, ale szukamy dla niego domku, żeby ktoś mu dał szansę na poznanie, czy co to jest rodzina, co to jest dom. I tutaj jeszcze mam na wybiegu Kotosława. Kotosław jest kotkiem, który jest u nas najdłużej z naszych kotków. Jest u nas już mniej więcej 2 lata. Ostatni bohaterowie dzisiejszego naszego pobytu tutaj w schronisku to dwie kociczki, Czuczu oraz Klementynka. One też bardzo liczą na Waszą pomoc i na adopcję. Jak widać są naprawdę bardzo kochane, socjalizują się z człowiekiem i potrzebują tylko i wyłącznie domu do mieszkania. Jak chodzi o schronisko, w tym momencie potrzebujemy żwirku dla kotów. W tym momencie wykorzystujemy pelet. Pelet jest wykorzystywany jako żwirek, to z tego powodu, że jest jakby najlepiej korzystnie finansowo. Ale w tym momencie też potrzebujemy podkładów higienicznych oraz środków czystości, takich jak płyny do podłóg, płyny do naczyń, rękawiczki czy inne środki czystości. Tak jak słyszeliście, schronisko ma wiele potrzeb.
Zachęcamy was do pomocy. Możecie je przynosić, te rzeczy, do sklepu Kibica, jak i tutaj do schroniska. Właśnie startuje akcja Zostań Przekotem. Pokażcie, że macie koroniarskie serca i zachęcamy was do pomocy.